Budżet na 2022 rok myślę, że można określić mianem budżetu inwestycyjnego. On jest znacznie większy od budżetu bieżącego roku. To wynika z kilku faktów. Między innymi planowany jest większy udział województwa w różnego rodzaju podatkach. To wynika z koniunktury w gospodarce. Na razie nie jest jeszcze najgorsza, choć oczywiście boimy się inflacji i tych różnych konsekwencji wynikających z Polskiego Ładu, bo one są na dzisiaj nie do końca możliwe do przewidzenia. Natomiast zwiększamy nakłady na drogi w województwie. O około 20 milionów złotych zwiększymy środki potrzebne na odnowy, tak zwane dywanikowe, czyli takie bieżące remonty, utrzymanie tej substancji infrastruktury drogowej w lepszym stanie. Znacznemu zwiększeniu ulegną też nakłady na kolej regionalną. To jest ponad już 80 milionów złotych w ciągu roku dopłat i wsparcia dla przewozów regionalnych. Jeszcze 3-4 lata temu to była kwota blisko o połowę mniejsza. A do tego musimy na przyszły rok zaplanować 14 milionów na remonty taboru kolejowego, który jest naszą własnością. To są bardzo drogie przedsięwzięcia. Jeden taki remont jednego pojazdu to czasami nawet 4 miliony złotych, więc to są duże koszty. Ale mimo tego staramy się zwiększać liczbę połączeń kolejowych. Jest już kilkanaście par pociągów z Gorzowa do Krzyża, do Kostrzyna, także do Zielonej Góry. Tych połączeń jest coraz więcej, więc staramy się przenosić jak największą możliwą część tego ruchu pasażerskiego do komunikacji zbiorowej, publicznej. To wszystko się dzieje oczywiście w kontekście ochrony środowiska, zmian klimatycznych. Nie możemy wszystkich wstawić na drogi, w samochodach, bo inaczej udusimy się niedługo. Stan dróg oczywiście w województwie wymaga ogromnej poprawy. Chcę powiedzieć Państwu, bo czasami pojawiają się takie pytania, że w ostatnich 3 latach w tej północnej części województwa wydaliśmy około 150 milionów złotych na poprawę stanu tej infrastruktury drogowej, więc naprawdę uważam, że ta symetria jest zachowana i te starania o to, by równomiernie dbać o infrastrukturę drogową w całym województwie, ma jak najbardziej miejsce, zapewniam o tym.